A widzisz, jednak padło na mój film, czyli ja wręcz czuję się zobligowany, żeby tobie w miarę szybko i przystępnie, powiedzmy 15 minut, wyjaśnić wszystko to, co będzie potrzebne tobie do jakiegoś sprawdzianu, babka cię bierze do tablicy, nieważne. Łączy nas cel, czyli ogarnąć pierwiastki, jako że szczytem twoich marzeń pewnie nie jest oglądanie tego filmu, jesteś zmuszony, no to zróbmy to jak najbardziej bezboleśnie. Jak działają pierwiastki? Jakbym to tłumaczył znajomemu, którego, że tak powiem, konikiem nie jest matematyka, to bym powiedział tak: słuchaj, durniu, pierwiastek z 9 to jest inaczej 3. Dlaczego? Słuchaj, pierwiastkowanie to jest przeciwieństwo potęgowania i odwrotnie, czyli pierwiastek z 9 to jest 3, bo 3 podniesione do kwadratu to jest 9, czyli ta liczba pod pierwiastkiem. No i tak samo pierwiastek z 16 jest to 4. Dlaczego? Bo 4 podniesione do kwadratu jest to inaczej 16, czyli ta liczba pod pierwiastkiem. No i ostatnie tak na dobicie, czyli pierwiastek z 25 to jest 5, wiadomo, bo 5 podniesione do potęgi drugiej jest to 25, czyli to pod pierwiastkiem. I teraz tak, zanim przejdziemy do tej nonszalanckiej liczby, którą dałem tutaj nie przez przypadek, no to zrobimy jeszcze pierwiastek trzeciego stopnia. I w sumie czwartego, piątego, szóstego to działa tak dalej. Tu jest to samo, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest inaczej 2. Dlaczego? No bo jak zrobimy tak 2 do potęgi trzeciej, to mamy 2 razy 2 razy 2, czyli będzie to 8. I teraz tak samo z inną liczbą, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 27 jest to 3, bo 3 do potęgi trzeciej to jest właśnie 27. No i jakbyśmy mieli, załóżmy, pierwiastek czwartego stopnia, piątego, no to szukamy takiej liczby i takie uzasadnienie, bo jakaś liczba do tej potęgi, której mamy właśnie pierwiastek. No i teraz słuchaj, ja wiem, że to w sumie ty nie wiesz tego, ale ja na każdym filmie, w którym mam temat dotyczy pierwiastków, mówię: słuchaj, zapamiętaj to, co widzisz teraz na ekranie, bo to mega, mega ci to ułatwi jakiekolwiek liczenie, ograniczy stres, bo ty nie będziesz się zastanawiać, czy ile to jest pierwiastek ze 169, albo ile to jest 17 do kwadratu, tylko od razu podasz wynik i to jest konkretnie, nie będę tego tłumaczył, 11. I tak najlepiej na wyrywki. Ja ci powiem pierwiastek z 225, a ty mówisz od razu: myk, jest to 15. Jeżeli to opanujesz, to naprawdę nauka tych pierwiastków, no w zależności kiedy to oglądasz, to albo będzie prosta, albo mogła być prostsza. Polecam tobie to opanować, bo naprawdę będzie o wiele łatwiej. A teraz działania na pierwiastkach, czyli w zasadzie clue tego odcinka. No i teraz tak, z dodawaniem jest tak, że pierwiastki pełnią funkcję jednostek, a jednostek, jak wiadomo, nie mieszamy. W tym wypadku mamy 2 pierwiastek z 5 i 3 pierwiastek z 5 i jakiś 7 pierwiastek z 3. To jest tak, jakbyśmy mieli tutaj złotówki, a tutaj dolary. Patrzysz w portfel, no i co masz? Nie masz zmiksowanych jakoś złotówko-dolarów, tylko masz osobno dolary, osobno złotówki. Do czego zmierzam? Mamy 2 złote i 3 złote. Czyli inaczej, mamy 2 dodać 3, jest to 5. No i zamiast złotych podstawiamy tu naszą jednostkę pierwiastek z 5. No i dodajemy do tego 7 pierwiastek z 3. I teraz co dalej? No nic, bo to jest to, co mówiłem przed chwilą. W portfelu masz 5 złotych i 7 dolarów. Tego nie zmiksujesz, dopóki nie pójdziesz do jakiegoś kantoru, ale jeżeli chodzi o matmę, to zostawiamy ten wynik taki, jaki być powinien. Nie dodajemy tego, o to mi chodzi. Odejmowanie wygląda tak, że mamy na tym przykładzie 14 jabłek, ktoś nam zjadł 7 jabłek i jeszcze jedno jabłko. Tutaj taki mały case, jak tutaj nie mamy liczby, to wpisujemy pomocniczą jedynkę. Ona może być, nie musi. Czyli teraz tak, 14 minus 7 minus 1 będzie to tak, 7 minus 1, 6, no i pierwiastek z 2, bo pierwiastki zostawiamy. Jeszcze raz, dodawanie, odejmowanie, działamy tylko na liczbach przed pierwiastkiem i koniecznie patrzymy na jednostki, czyli na pierwiastki. Mają być identyczne, dopiero wtedy działamy. No jeżeli nie są identyczne, no to zostawiamy to wszystko tak, jak jest. Jeżeli chodzi o mnożenie i dzielenie, ja mówię, że jest to sposób idiotoodporny, ponieważ działa to mega logicznie. Chodzi o to, że liczba zajmuje się liczbą, pierwiastek zajmuje się pierwiastkiem. Co mam na myśli? Jak mamy mnożenie tych dwóch pierwiastków, no to liczba razy liczba. 2 razy 4 jest to 8. I teraz pod pierwiastkiem będzie 5 razy 2, bo pierwiastek razy pierwiastek, czyli 10. Pasuje, pasuje. Jeżeli chodzi o dzielenie, coraz rzadziej będziemy się spotykać z taką formą, z takim suchym dzieleniem. Suchym mam na myśli, że bez tego, bez czego? Już zapisuję. Bez kreski ułamkowej. Już dzielenie będziemy się starali zapisywać w postaci ułamka. I teraz tak, co można skrócić? No to można skrócić. Liczba zajmuje się liczbą, pierwiastek zajmuje się pierwiastkiem. Skracamy, że tutaj będzie 2, a tutaj będzie 3. I teraz tak, tutaj pierwiastek mamy, tutaj będzie 1, a tutaj będzie 36, bo skracamy przez 2.
Czyli będzie to inaczej tak. Zapiszę to w postaci ułamka 3 drugie. I teraz tak, do góry mamy pierwiastek z 36, a to jest inaczej 6. No to można zapisać, że razy 6, ale ja na potrzeby zapiszę, że jest to 6 pierwszych, czyli tutaj jest, skracamy co nieco. Tu będzie 1, a tutaj będzie 3, czyli 3 razy 3 będzie to 9. Pasuje, pasuje. A co z potęgowaniem? No to są dwa sposoby. Albo robimy to katorżniczo, czyli 4 pierwiastek z 2 razy 4 pierwiastek z 2, no i 4 razy 4. No w zasadzie mamy tu już czyste mnożenie, czyli będzie to 16 pierwiastek z 4, czyli to będzie 16 razy 2, czyli 32. Albo mniej katorżniczo to robimy na tej zasadzie, że w głowie 4 do kwadratu będzie to inaczej 16. No i pierwiastek z 2 do kwadratu będzie to po prostu 2. No i mnożymy 32. O tym sposobie zaraz powiem. A teraz jeszcze tak. Jeżeli chcesz otrzymać nieco lepszą ocenę niż ta tutaj, polecam oglądać do końca, bo ten gościu otrzymał tak. 7,5, czyli jakbyśmy to razy 2, taki mały off-top niedotyczący odcinka, czyli 14 setnych. No to gościu poszalał, bo ma 14%. 14% nawet nie jest szmata z plusem, także radzę oglądać do końca. Ale zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia, to jeżeli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, wszystkie tematy dotyczące pierwiastków w jednym miejscu i to przede wszystkim posortowane i przedstawione w przejrzysty sposób, w przeciwieństwie do niektórych podręczników, jest tu taki bajzel, a tu jest wręcz odwrotnie, tu jest harmonia, tu jest estetyka, no i przede wszystkim jest, że tak powiem, mięso. Zadania z egzaminów, zadanie ze sprawdzianów, zadania z kartkówek. Wszystko to, co może się pojawić na twojej, powiedzmy, formie, która będzie sprawdzać twoją wiedzę, wszystko to przygotowałem i jest w jednym miejscu. Tak jak tutaj napisałem, 14 niepublicznych filmów, 14 dni gwarancji satysfakcji, no bo oczywiście kurs powstał przede wszystkim w trosce o twoją ocenę, a jeszcze bardziej mój portfel, także 6 godzin niepublicznych nagrań. Podobno nauczyłem małpę pierwiastkować, ale to tylko krążą takie legendy. Ile to kosztuje? Powiedzmy, uśredniając cenę korepetycji, no to tak od 60 do 100. Na razie zaczynam od 67 zł. Czy cena ulegnie zmianie? Nie wiem, być może. Na razie badam rynek. To jest mój pierwszy kurs, który dotyczy stricte danego tematu. Link w opisie. Oczywiście gwarancja satysfakcji. Jeżeli nie nauczysz się nic z tego kursu, to zwrócę ci po prostu pieniądze, także niczym nie ryzykujesz. Kolejna istotna rzecz, czyli nie można być jak plebs. Tutaj pod ten dział mogłem podstawić wiele person, zdecydowałem się na to. Wydaje mi się, że swoją wyjątkowością w negatywnym tego słowa znaczeniu, no będzie to ponadczasowa postać, także żeby nie być jak plebs, no to nie można robić czegoś takiego, że to jest pierwiastek z 9, no i to jest 3. No oczywiście, że jest to no 3, ale po co tak robić? Mamy tutaj wzór, że pierwiastek z A razy pierwiastek z A to jest A. No, co nam to mówi? Mówiąc, pokazując to na w miarę abstrakcyjnym przykładzie, jak mnożymy dwa identyczne pierwiastki, no to mamy, wynikiem jest no ta liczba pod pierwiastkiem, czyli 34534. No i to jest wynik, to można stosować zawsze. Będzie pierwiastek z 3 razy, no to jest akurat to samo, pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10, to będzie 10 i po prostu warto to wiedzieć, żeby zaoszczędzać czas i nie bawić się w mnożenie czegoś takiego, bo no to jest akurat trochę trudne. Teraz usuwanie niewymierności, no i słynne, komu to potrzebne? Chodzi o to, żeby wklepywanie w kalkulator było nieco prostsze, ale nie będę się na tym rozwodzić, bo bym gadał znowu 3-5 minut o tym. Nieważne, jest tutaj banalny sposób, z dala mi zawsze, no staram się nie mówić o tym, że coś jest banalne, ale to naprawdę jest banalne. To jest ponownie trochę idiotoodporne, bo usuwanie niewymierności polega na tym, że krok pierwszy, co masz w mianowniku? Pierwiastek z 3. Potem mówisz aha. I co z tym zrobić? Słuchaj, mnożysz to razy pierwiastek z 3 i to razy pierwiastek z 3. Czyli patrzysz, co masz w mianowniku i mnożysz górę i dół przez ten pierwiastek. No i teraz mamy 4 pierwiastek z 3, a na dole mamy nie bądź jak plebs, zapisz, że jest to 3. No i jest to tyle. Ponownie 7 pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 5. Znowu, krok pierwszy, patrzysz, co masz w mianowniku. Aha, pierwiastek z 5. No to razy pierwiastek z 5, góra i dół. No to do góry będzie to tak, 7 pierwiastek z 10, a na dole będzie to, znowu, nie bądź jak plebs, napisz, że jest to 5, a nie pierwiastek z 25 i no, nie marnuj atramentu. I teraz znowu, tylko trochę inny przypadek, że w mianowniku mamy jeszcze 2 pierwiastek z 3, ale to nic nie zmienia, bo to jest znowu idiotoodporny sposób, czyli mnożysz razy pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3 i teraz tak, do góry będzie to 3 pierwiastek z 6, a na dole będzie to
2 razy nie bądź jak plebs razy 3. To można skrócić elegancko i zostaje nam pierwiastek z 6 przez 2. No i to by było tyle z tego. I teraz przejdziemy szybko i sprawnie do ostatniego, najważniejszego według mnie zagadnienia, jeżeli chodzi o pierwiastki. No to tak, pierwiastek z 32, czy coś takiego istnieje? No istnieje, tylko że pierwiastek z 32 to jest, no, pierwiastek z 32. Tak by się mogło wydawać, ale nie, bo to jest inaczej pierwiastek, to rozbijamy jako 16 razy 2. Czyli będzie to inaczej pierwiastek, jeszcze to rozpiszę na potrzeby tego przykładu. Pierwiastek z 16 jest to 4, pierwiastek z 2 zostaje. Tutaj by się przydał jeszcze jeden przykład, mianowicie pierwiastek z 50 i to można zapisać również jako 25 razy 2. To można teraz zapisać, że pierwiastek z 25 to jest 5 i pod pierwiastkiem zostaje właśnie ta dwójka. Okej, a co gdy mamy taki dziwny pierwiastek, którego ja sam od razu no nie jestem w stanie wyliczyć, bo nie jestem alfą i omegą? Na to inaczej, nie ma wstydu, bo na to jest sposób. Na to jest sposób jaki? No taki, że wykorzystujemy liczby pierwsze. Oj, nie mam tego screena, ZW. Dobra, już jestem. Chodzi o to, że wykorzystujemy liczby pierwsze. Liczby pierwsze takie, które mają dwa dzielniki, jeden i samą siebie. Zatem mamy 112 i dzielimy to teraz przez czynniki pierwsze. Najlepiej zacząć od najmniejsze, czyli tutaj od dwójki. No to 112 przez 2, 56. Na 2 będzie to 28. Na 2 będzie to 14. Czyli tutaj 14, na 2 to będzie 7 i 7 przez 7, 7 to jest liczba pierwsza, czyli dzielimy. I teraz tak, co zapisujemy przed pierwiastkiem? Przed pierwiastkiem zapisujemy reprezentanta danej pary. Co to oznacza? Szukamy par przede wszystkim, dobra, tutaj dwójki i tak zostaje samotna siódemka. I przed pierwiastkiem dajemy właśnie reprezentanta tej pary, czyli tutaj z tego jest dwójka. Z tego jest też dwójka, czyli mamy dwie dwójki. No to 2 razy 2. Z tej pary i z tej pary. Pod pierwiastek wrzucamy te odrzutki, te śmieci, czyli w tym wypadku siódemkę. Jakbyśmy tutaj jeszcze mieli, załóżmy, piątkę, to tutaj też mnożymy to pod pierwiastkiem tą piątkę, ale nie mamy, więc nie będę tutaj mieszał. I to będzie inaczej, 4 pierwiastek z 7. Pasuje, pasuje. Teraz mamy pierwiastek z 250. Jak ktoś zauważył, no to może zapisać, że jest to 25 razy 10, a ja specjalnie zrobię to tym drugim sposobem, czyli to na razie zmarzę. Mamy 250. Znowu rozbijamy na czynniki pierwsze, że to na 2 to będzie 125, to przez 5 to będzie 25, znowu to przez 5 to będzie 5 i tutaj znowu piątkę. No i szukamy znowu par, ewidentnie tutaj piątka i teraz tak, reprezentanta tej pary dajemy przed pierwiastek, czyli 5 i pod pierwiastkiem mamy dwójkę i piątkę, czyli to mnożymy przez siebie, 5 razy 2 będzie to 10. I teraz w sumie sprawdźmy. Pierwiastek z 25 to jest 5 i zostaje pod pierwiastkiem dziesiątka, czyli pasuje. A co w tym wypadku, gdy mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 54? Najlepiej albo tak, szukamy znowu dwóch takich liczb, czyli to będzie 27 razy 2, oczywiście trzeciego stopnia. I pierwiastek trzeciego stopnia z 27 jest to 3 i pierwiastek tutaj z 2 zostaje trzeciego stopnia. I tyle. Można to robić tą metodą, tylko wtedy nie szukamy pary, tylko szukamy jakby grupy po 3. I taka jest w sumie fundamentalna różnica. I jeszcze ważna rzecz, czyli włączanie czynnika pod znak pierwiastka, czyli w zasadzie przeciwieństwo tego, co robiliśmy teraz. Jak mamy, załóżmy, 2 pierwiastek z 2, to mówiąc znowu najprostszym możliwym sposobem, robimy coś takiego. Skąd uzyskaliśmy dwójkę? No z tego, że kiedyś była pod pierwiastkiem czwórką. Ale jeszcze prościej, tą dwójkę przed pierwiastkiem wrzucamy pod pierwiastek, podnosimy do potęgi drugiej, w zasadzie do takiej potęgi, jakiego stopnia jest pierwiastek. Razy 2 to co była ta dwójka, czyli będzie to inaczej pod pierwiastkiem 4 razy 2, 8. Co w wypadku, gdybyśmy mieli, załóżmy, 3 pierwiastki z 3. No to inaczej znowu, pod pierwiastek wrzucamy tą trójkę, czyli to będzie 3 do kwadratu, bo takiego stopnia jest pierwiastek, razy 3 i będzie to pod pierwiastkiem 3 do kwadratu 9 razy 3, 27 i mamy to zrobione. No i ostatnia rzecz, jaką musisz wiedzieć, to często również do pierwiastków pojawiają się potęgi. Film o potęgach masz po prawej stronie, po lewej stronie masz link do kursu. Przypominam, z kodem PREMIERA10 10% taniej. Powodzenia!